Ogółem więc, ziomki, słuchajcie, od dosyć już dłuższego czasu bardzo chciałem postawić beacona w okolicy mojej willi, jednak jakoś nigdy na to nie miałem ani to czasu, ani chęci, bo ciągle coś tam przy willi budowałem, coś tam zawsze robiłem, ale dzisiaj mam akurat taką chwilę, że w sumie fajnie byłoby coś takiego zdobyć i słuchajcie, ogółem pokażę wam po prostu. Mam 6 czaszek szkieleta widerowego, jakby miałem ich 7, ale więcej mi nie potrzeba, ale ziomki, 3 zdobyłem od Elvisa, w sumie to bardziej 2 zdobyłem, a jedną po prostu się jeszcze dogadaliśmy, że jak znajdę, to mogę sobie wziąć i okazało się, że jeszcze miał, więc za 2 zapłaciłem, a dostałem jakby 3, więc jest dobry deal bardzo, a inne musiałem już na swoją rękę zdobyć, bo w sumie pomyślałem, jak tak łatwo było to zdobyć, to czemu by nie polecieć i nie ogarnąć kolejnych? Myślałem, że będzie łatwiej, ale z 14 levela zrobił mi się 41, a mieczek z mendingiem się naprawił się do pełna. Więc ziomki, jak pewnie widzicie, dosyć dużo tego levela mi to zabrało, ale jednak w końcu mi się udało to zdobyć i dzisiaj lecimy wyjaśnić 2 widery. Ale tak jeszcze zanim to przypomnę wam oczywiście o tym, żebyście koniecznie, ale to koniecznie zasubskrybowali ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Byłoby mi naprawdę mega miło, gdyby teraz każda osoba, która widzi ten film, zostawiła subskrypcję, jeżeli chce więcej takich filmików. Serio, byłoby mi mega miło. No i cóż, my chyba lecimy już do Netheru. Okej, więc nadchodzi chwila prawdy. Hopsa, wchodzimy. Ja tu sobie oczywiście... chciałem pokazać wam EQ, ale EQ mam totalnie oczyszczone. Znowu się podpaliłem. Wchodząc. Dobra, więc tak, teraz musimy polecieć jakoś, może w ogóle wiecie co, ja teraz przypomniałem o najważniejszej rzeczy, jeszcze potrzebujemy Soul Sandu, ale to nie powinien być żaden problem. Okej, jednak ziomki, chyba się zdecydowanie myliłem, jednak to nie jest taki, no problemu gościu, nie ma żadnego problemu. Już jakiś czas tutaj chodzę, jakoś nie mega długo, ale serio, trochę mi to już zajęło i serio, nie znalazłem ani jednego Soul Sandu, co serio, mnie trochę smuci, bo zawsze jak wchodziłem do Netheru było tego na tyle dużo, że aż za dużo. Okej, dobra, w ogóle możemy zdobyć sobie tutaj elegancko perełki, co w sumie... Ile was tu jest? Ziomy! I tych endermanów jest więcej tutaj niż normalnie będzie. Ty gościu. No nie, ja chciałem perełkę. O, ale może ty mi dasz, no, okej? Okay? Ziomki, jakby serio, ja chciałem walczyć z... Co tu jest? Ej, jakby, co tu się dzieje? Halo, koledzy, ja chcę coś innego niż nic. Dobra, chyba lecimy po prostu znaleźć Soul Sand. Okej, dobra, nareszcie mamy Soul Sand. Jakby nie pytajcie, ile mi to zajęło, ale cieszcie się, że tego nie widzieliście ile czasu. Więc tak, bierzemy teraz te klocki, jakoś tam wbijamy. Myślę, że tak, to jest luzik i powinno nam wystarczyć na wbicie po prostu na drugą stronę tej laworzeki, jak zwał, tak zwał. Więc tak, lecimy oczywiście sobie tutaj hopsa. Hop, lecimy sobie na drugą stronę. Może tutaj już nie będę jakoś ryzykował, dobra. Tutaj wszystko o mnie oczywiście dba, żebym jakoś w głupi sposób nie zginął sam z siebie. No i tak, gituwa, jesteśmy w ogóle... Czemu jest was tu tak dużo tych małych zombiaków? Jakby tam było dużo endermanów. Tu jest dużo małych zombiaków, tych pig zombiaków. Agent, ty byś się tutaj nieźle byś się wykąpał. Okej, hopsa, robimy tak, taki myk i wychodzimy stąd zdecydowanie nie chcę być w tej lawie. Już jeden raz mi się wpadło i jakimś cudem jednak przeżyłem, więc dobra, zbieramy tego trochę więcej niż trzeba, może na kiedy indziej po prostu zostanie. No i cóż, ja teraz jestem za tym, żeby gdzieś się udać, gdzie po prostu będzie można bezpiecznie sobie te widery zespawnić. Okej, więc jak ziomki pewnie widzicie, jest tutaj totalna nocka, więc ja teraz na szybkości polecę się jakoś gdzieś przespać i zaraz po prostu polecimy dalej. O, no oczywiście tutaj się można elegancko wyspać, nie no gościu, ja to rozumiem, tutaj lecimy w łóżko, no jakieś nawet rzeczy znaleźliśmy, ale my nie po to tutaj, więc tak, myślę, że ja gdzieś pójdę w tamtym kierunku za milionowice i serio, spróbujemy tam może go zespełnić, może to jest nawet niezły pomysł, więc serio, lecimy, no i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, więc ziomki, jesteśmy już na tyle, myślę, że daleko od milionowic, że serio, tutaj nic nam nie powinno się w ogóle przytrafić. I serio, ja myślę, że
że ta wioska jest dosyć ciekawa do użycia tutaj tego Widera, serio. Jak chociaż jednego tutaj sobie byśmy mogli tak elegancko, o, dziabnąć, okej. I zobaczmy, jak to nam pójdzie. Ja nie wiem, dawno nie walczyłem z Widerem, więc nie pamiętam, do czego one były zdolne, ale... Czy ja coś nie... Dobra, główki można niszczyć kilofem, mam nadzieję, że tego nie rozwalę, ale chyba teraz tak i tak? Co ja robię nie tak? Halo? Okej, więc nie wiem, czy to ma szansę działać, ale ktoś zrobił to w taki sposób, więc dobra, działa. Teraz Witery się inaczej spawni, więc no, Agent X teraz już wie, że zrobił źle po prostu, więc tak. Wow, to tak szybko, gościu, zaczynasz? Tak, jest fajnie. Dobra, jednak to jest trochę głośniejsze niż myślałem i trochę przypał, bo trochę też mocniejsze niż myślałem. O nie, tutaj są mieszkańcy, dobra, musimy ich ochronić tutaj. Jak ja mam się atakować, gościu? Gościu! Ziomy, musimy przemyśleć, co my tutaj musimy właściwie zrobić, bo na razie to jest tylko duży przypał i ogromne zniszczenia, okej. Okay. Ty, golem, pomóż, kumpel. Okej, dobra, dostał jednego hita mocniejszego, ale jakby jest nadal trochę przypałowo, więc ja tu wbijam do podziemi może, o, hop, czy to wystarczy? Okej, okay, on tu też idzie. Dobra, chodź gość, dajesz. Ale go ten golem ciachnął. Ej, co tam się dzieje? Golem wyjaśniał Widera. Nie wierzę jakby, ziomki. Co tu się dzieje? Nie wyjaśniał golemika. Gościu, nie, po prostu... Biedny golem. Po prostu biedny golem. No nie, zostaw golema. Jak mogłeś to zrobić? Nie, ziomy, słuchajcie. Ja idę pomścić golema oczywiście, bo tak być nie może. Tak być nie może, że gościu sobie tak nie wyjaśnia. Kurde, mogłem wziąć łuk, ale łuku nie mam za bardzo, więc... Okej, chodź. Okej, jest cisza. Okej, dobra, mamy czas, żeby go hitnąć. Lecimy do góry, bo teraz serio robi się trochę hardkorowo. Okej, dobra, jeden hit poleciał, jeden cios tutaj z nami. Okej, lecimy do jakiejś chatki. Może to jest właśnie sposób na niego, żeby tutaj właśnie do jakiejś chatki bić i... Tak, on nas nie atakuje? Ty, on nas nie atakuje teraz. Co jest? Ale gościu, kogo ty atakujesz? Kogo ty atakujesz? Dobra, lecimy. Hop. Tu do góry. I jakby on jest za wysoko ciągle. Musimy jakoś do jakiejś jaskini się dostać, bo inaczej to nie ma szans po prostu go pokonać. Okej, widzę nasz cel. Tam właśnie biegniemy. Musimy uciec przed gościem. Totalnie musimy przed nim uciec. Dobra, hop. Jak on za mną zasuwa. I to jest straszniejsze niż mi się wydawało, że... Okej, hop. No i co tutaj zrobisz, kolego? Co tutaj zrobisz? Hop. O, już wie. On wie, że on już nie da rady. On już o tym wie, tylko że... On się ciągle regeneruje, jakby... To jest największy minus, że on ciągle ma taką opcję, żeby się zregenerować. I to jest trochę niefajne, bo jakby takiej opcji nie miał, już dawno byśmy go wyjaśnili. Okej, okay, hop. Dobra, mamy to. Mówię wam, dobra, teraz siekierka wchodzi w akcję. Wchodzi w akcję siekierka. Hop. Dobra, mamy cię. Nice. Ale to było jakby denerwujące. Serio, jakby... Gość mnie wkurzył. Tyle śnieżek poleciało, jakby to jest totalna masakra. Mamy jeszcze tą różę Widerową, więc spoczko, można to będzie jakoś użyć, ale... Niewiarygodne, jak dużo czasu zajmuje wyjaśnienie takiego jednego moba. Teraz możemy sprawdzić, jak długo zajmie takiego drugiego, ale serio. Jakby ja miałem tak dużo itemków różnych, a mam teraz tak mało, więc tak, spróbujmy. Hops. Czemu ty się tu nie spawnisz? Hej, co jest? Dobra, może on musi być chyba na czymś położony, może tak wyżej, żeby do niczego nie dotykał. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale można spróbować. Jeszcze chciałbym jedną rzecz tutaj sprawdzić, bo ja serio naprawdę bardzo dawno nie walczyłem z Widerem. W ogóle tak, czy z jakimś takim lepszym mobkiem niż zombie, jak pająk, czy szkielet, czy może creeper, też mi się dawno nie zdarzyło walczyć, ale bardzo mnie ciekawi, czy nadal da się...
Jak ja to zrobiłem, że teraz się tak zaspawnił, a wcześniej nie? Dobra, wiejemy od niego w każdym bądź razie. Ja to sobie refilka jem, elegancko dwa serduszka więcej i myślę, że spróbujemy go pokonać ze śnieżek. Okej? Okej? Ty, gościu! Gościu! Ja też takie główki mogę rzucać. Pa, ty, gdzie on leci? Ej, jakby, czemu... Co on wyjaśnił? O co tu chodzi? Halo? Halo, panie, pani Wider, czy ja mogę ci śnieżkami wyjaśnić? Powiedz mi, czy ja mogę ci śnieżkami? Ja bardzo bym chciał ci śnieżkami wyjaśnić na przykład. O, chyba nie. Nie? Okej, okay, dobra, więc wbijamy tu na dół. Popsa, niech on wbije tu za nami, gościu. Gościu, ty co robisz? Ojej, dobra. Chodź tu, Wider. Ty, hopsa. Nie, elegancko nas tarcza broniła teraz. Ale potrzebujemy, żeby on... No chodź, ja wiem, że się krępujesz trochę. Więc fajnie się kolega teraz widzę. Okej, też tak umiem. Gościu, patrz, tu mam twoich kumpli. Mam sąsięga, rozumiesz? Rozumiesz, Wider? Chyba nie za bardzo mi się podobał ten pomysł, ale... Okej, hop. Nie no, on jest łatwiejszy chyba teraz, tak do wyjaśnienia w sumie. Albo nie. Albo i nie jest. On jest ciężki z mopem, uznajmy. To nie jest najprostszy. On jest dużo wyżej niż ja. To jest takie trochę utrudniające na pewno jego wyjaśnienie. Ale w sumie plusem jest to, że on sam sobie daje damage'a. Jakby serio. Musi się sam to wyjaśnić. Okej. Lecę tu na dół. On tutaj ma trochę problem z dostępem. Tu mogę sobie zjeść refilka. I zobaczmy, czy w ogóle śnieżki mi dają damage'a. No. Czy on serio dostaje damage'a od śnieżki, czy ja śnię? Okej, hops. Gościu, nie rozwalisz mi zbrojki, prawda? Nie rozwalisz. Umówmy się, że mi je nie zniszczysz, okej? Hopsa. Oj, gościu, chodź tam. Kurde, chyba ta jaskinia jest trochę już popsuta za bardzo, żeby móc go tutaj tak na luzaku wyjaśniać. Ale spróbujmy, może ona da jeszcze radę. Tak, lecę oczywiście koblem, bo inne bloki po prostu tutaj już by wysiadły. Okej? Ops, gdzie on jest? To on jest... No nie, kumpel, my się tak nie będziemy bawić, musisz tu na dół zejść. Musisz tu na dół pić, pyku. To nie jest fajny pomysł, ja sobie na przykład nie wyjaśniam, ja jestem bardzo grzeczny tutaj. Okej, dobra. On nie jest za trudny w tym miejscu do wyjaśnienia. Okej, więc ziomki, ja lecę teraz trochę tak może przez las, przez jakieś takiego typu miejsce, bo inaczej to się nam nie uda chyba. Tam coś płonie, to nie. A jesteśmy w lesie. A gdy płonie w lesie, to... co tu się dzieje? Gościu, proszę, ja chcę tylko grzecznie, kulturalnie wyjaśnić. Nic więcej, okej, lecimy. Spróbujmy mu może trochę odlecieć, jakby on się ciągle regeneruje. Nie mogę go wyjaśnić, bo naprawdę, jakby to ile on ma HP i do tego ile po prostu może on podlatywać nade mnie, to jest masakra, bo w taki sposób nie jestem go w stanie... Ty! Co on tam robi tak daleko? Halo, Wider, no nie będziemy się chyba tak bawić, że ty będziesz kilometr ode mnie. Ho, dobra, śnieżkami go się zawsze łatwo prowokuje. On zbagował. Okej, hop, soul sent i lecimy w jakieś takie miejsce, chyba wrócimy do naszego poprzedniego, bo lepszego jednak tu nie ma. O, cały ten teren jest. Ja mam hełm, który był ultra dobry na samym początku. Ja tylko mam nadzieję. Idealna jaskinka. Idealna. Jak on tu wbije, to jest już nasza wygrana tutaj, powiem wam. Okej, hop. Chodź, creeper, trochę rozwalisz tutaj bardziej teren. Hopsa. I potrzebujemy teraz Widera. Teraz Widera, nie jakiś zombiak głupi. Tylko Widera, żeby tu wbił niżej. On ma full HP, ale myślę, że zaraz on tutaj jak wbije trochę niżej. To jest oczywiście możliwe. Wtedy będzie dla nas dużo lepiej. Okej? Ty, czemu on tu nie wbija? W ogóle tych zombiaków jest tu tutaj jakiś multum. Okej, hops. Okej, dobra, spróbujmy teraz trochę do góry. Dobra, lecimy, zaatakujmy go. I teraz może za nami poleci do tej jaskini, czy nie? Chodź, gość. Nie, no, jakby, nie wiem jak ja mam z nim walczyć mieczem. Mogłem wziąć łuk,
bo bez tego jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Okej, dobra. Polećmy może teraz jakoś tędy, tędy. Okej, gościu, gościu, chodź się zadaj zaatakować. Tak naprawdę, na troszkę tylko. Nie mogę z tym liderem, naprawdę. Nie wiem, jak mam już z nim walczyć tutaj, ale chyba wpadłem na pewien pomysł. Okej, tak, tak, to jest to. To jest to, na co czekałem. Ta jaskinia jest wystarczająco duża, żeby on tu chyba wleciał. No nie. No nie. Tak, jeszcze jest pod drzewem jakimś. Super, super, mamy okazję. Mamy okazję nie do stracenia. Okej, okej. Dobra, oni się tu w ogóle wszyscy biją. Co tu się dzieje? Ja mam tak małą zbrojkę zużytą już, że... ona chyba padnie na tym odcinku, więc ziomki, miejmy nadzieję, że przeżyje ta zbrojka jeszcze ten odcinek, więc lecę na dół, hej, hops. I czy Wicketer też za mną leci, czy nie? Czy on odpuszcza? Tak, on tu jest, ale on jest za wysoko dla mojego ataku. Hej, dobra. I teraz jak tu jest gość? Jak tu jest? Czemu to jest tak wysoko ciągle? Ej, słuchajcie, wbiłem na sam dół. I po prostu nie mam już pojęcia, co ja właściwie powinienem zrobić, żeby tego Withera już wyjaśnić, tak, bo serio, to już zajmuje ultra dużo czasu i najbardziej logiczną opcją jest to, że chyba bym sobie skraftował zaraz łuk, ale nie mam strzał z drugiej strony, więc w sumie tak ciężko mi powiedzieć, co jest najlepszą opcją do zrobienia, więc ja myślę, że lecimy gdzieś w jakieś miejsce, z którego on rzeczywiście nie będzie mógł się wydostać i tam spróbujemy go wyjaśnić, bo ja innej opcji tutaj naprawdę nie jestem w stanie jakoś wymyślić, bo po prostu gość naprawdę latuje ultra nisko. Okej. Okej. I co tutaj? Nie, to nie rzuca. No. Niech on rozwali trochę tej jaskinki, a wtedy jest opcja, że właśnie się uda nam jakoś tutaj bardziej coś zrobić. Okej, dobra, to ten blok musimy zabudować. Tak. Okej, nie, ja po prostu chyba się poddaję, ja chyba uciekam w inną stronę. Okej, więc wracamy do miejsca, gdzie udało nam się wyjaśnić pierwszego Withera, więc serio, ja mam naprawdę dużą nadzieję, że gdzieś tutaj uda się wyjaśnić właśnie tego drugiego. Okej, hops, no chodź, lekko niżej, wbij do jaskini, a będzie super Wither, okej? Okej, zróbmy mu tutaj wejście, eleganckie wejście. No stąd byś nie uciekł, gościu, ale tu musiałbyś wbić jakoś. Chodź, zapraszam po prostu ziomal. My tutaj możemy się normalnie zakumplować, jak bijesz. Okej? Okay? Gdzie on jest? Nie, no dobra. W tym miejscu bym po prostu zginął, gdybym miał się z nim bić. Więc chyba najlepszą opcją, którą tutaj jestem w stanie wymyślić, jest ta pierwsza opcja, w której udało nam się tego jednego już lidera wyjaśnić. Ale serio, to był chyba po prostu duży fart, że się nam udało, bo tutaj... No on nie chce po prostu najzwyczajniej w świecie wlecieć. Okej? Okay? Nie, tu jest po prostu za... Jakby... Za wysoko sufit tu jest, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Gościu, mam cię jeden raz. I teraz lecimy, szybko tutaj podwyższamy sufit jakby. O! Tak, teraz się uda, na 100% się uda. Gościu, lecimy z tobą. Hop. To pierwszy, ja czy on zginę? Ja czy on? Ej, lecimy. Będę mieć pół HP chyba. Jeżeli mi się uda, pół HP. Hop. Udało się, gościu. Mamy to. Ja cię przez prawie 15 minut jakieś co najmniej walczyłem z tymi dziomami. Jakby nie mam pojęcia dlaczego aż tak długo, ale najważniejsze jest to, że mi się w końcu udało. Będzie teraz trochę przypał, bo na pewno trzeba odnowić sobie totalnie całą zbrojkę, całą tutaj normalnie... No w sumie to mieczyka nie muszę, bo on jest na mending. Zbrojka chyba też... No dobra, zbrojka jest, ale jakoś się nie naprawiała za zbyt świetnym tempie. I najważniejsze jest to, że chyba ją w ogóle mam. Więc ziomki, jeżeli wam się takie filmiki jak ten podobają, nic prostszego niż zostawienie subskrypcji jest tutaj obowiązkowe. No i cóż, do tego przypomnę wam o jeszcze jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie mam swojego Instagrama, gdzie też będą wlatywać niedługo zdjęcia nowe. Więc serio, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś nowe zdjęcia, na których ja jestem, zobaczyć jak ja wyglądam, możecie właśnie zaobserwować mojego Instagrama. No i cóż, ja myślę, że na tym filmiku to już po prostu na tyle, bo serio, tutaj już zrobiliśmy wystarczająco dużo.
A to wystarczająco to naprawdę jest więcej niż wystarczająco, więc serio, ziomki, koniecznie, koniecznie subskrybujcie. Do zobaczenia na następnym filmiku, są tutaj codziennie, więc na pewno nie przegapicie. No i cóż, do zobaczenia jutro, no i cześć!